Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Retro tytuł, 91 rok wydania Rycerze Okrągłego Stołu. Tytuł, w którym naprawdę spędziłem przy automacie dosyć długi okres swego życia. Być może zapamiętany przeze mnie z tego powodu, że była tu tematyka rycerska. Ja akurat wtedy, będąc młodym, bardzo lubiałem, nie wiem, wszelkiego rodzaju i jakieś bajki i seriale, które nawiązywały do tamtych czasów. Trzy postacie do wyboru, czy to Lancelot, Arthur i Percival. Jak to się miało w praktyce? Proszę, zobaczcie sami. Rzucam jedną monetę, żeton. Tak jak wspomniałem, mamy trzy postacie do wyboru. A kogo tu wybrać? No myślę, że chyba Artura. Najbardziej taki wypośrodkowany. Więc weźmiemy jego. Plansza pierwsza. Wiocha w ogniu. Merlin ucieka i zostawia nas. Na początku to frajerzy, których mucimy. Bez żadnych problemów, ale uwierzcie mi, że pierwszy boss, może to chyba kobieta była, albo bynajmniej, nie wiem, gościu bez jaj, już będzie nie lada wyzwaniem, bo naprawdę większość osób grających w tą grę już traciła życie na tym szefie. Mam nadzieję, że mnie to nie spotka. Okej. No i dobra, jedziemy z tematem. Nie pamiętam, nie pa... Jakaś taka właśnie metoda. Ale trzeba naprawdę uważać. No jakoś poszło. Uwierzcie mi, że takie podchodzenie właśnie od przodu czy od tyłu to od razu jest na dzianie, na tą pikę, dzidę czy co tam i life dosyć szybko schodzi. Dobra. Level drugi, lepszą kosę dostaliśmy. I ruszamy w bój. Confused Fight, Stage 2. Dobra. Idziemy. No zobacz, jak to ładnie wszystko wygląda. Soldierzy wychodzą. Drugi boss, z tego co pamiętam, to będzie taki ziomek na koniu. O, tutaj już się pojawiają. No, chyba maskmeni, chyba rzucałem dodatkowo jeszcze jakimiś takimi małymi nożami. Dobra. Ale ci chyba jeszcze nie. Skrzynki ze złotem zawsze pamiętam, warto rozbijać, bo po podliczeniu wychodziło tam więcej. Hotmany z kosami. Zamach. Nie. Trzeba uciekać. O! Pionek. Mieliśmy tam, ale tam nie. O! Lepiej użyjemy właśnie czegoś takiego. Bo tutaj już... Tutaj z nimi to nie ma żartów. Oj, pół life'u.
Znalazło. Przydałby się. Na. Dobra. Konikiem pamiętam, że można było skakać. No, kurka wodna, widzicie. No, zapomina wiele rzeczy. Zbierać takie coś. Bo... O, level up. Pięknie. No i warto było jednak rozwalać te skrzyneczki ze względu na chociażby na ten... O, zobaczcie ile złota. Jakie on musi mieć sakwy wielkie, żeby to wszystko pomieścić. No, coś niesamowitego. O, tu jest jakiś czarodziej. Fatmana żeśmy zgnietli. Cokolwiek tam coś powiedział. A, no i zbliżamy się do szefa. A widzicie, nigdy nie warto rozbijać. Gościu na koniu z dwoma chyba mieczami bodajże. No zobaczymy jak nam pójdzie. No to zaczynamy. Pierwsze co warto by było. La. Dobra. Bradford! Aha, czyli nie ma co na niego skakać. O, udało się! Chociaż to zobaczcie ile life'u zostało! Jednym kredytem. Dobra, da nam levelek. Dobrze by było. O, nie dostaliśmy. Czyli co, z takim life'em zaczynamy? Bitwa, jakiś zamek, o fort. O kurtka wodna. O, dobra, chociaż tyle. Nie wiem, ile tam brakuje nam. Praktycznie rzecz biorąc już mamy level. Teraz w tej zbroi to wymiatamy! Chodź tutaj. O kurna, ten tutaj tu się opiera. Dobra. Tu to już wyglądają jak leszcze. No kozak w takiej zbroi, normalnie zobaczcie jakiego jumpa on ma. Okej, o. Dymale, pomagają. Pomagać, nie pomagać. Pomagać. O, blok. Dobra, Buster. A co to było? A, konik. Dobra. Konik. Na bieguna. Zostawa. Wow! Brzydko dostaliśmy. Piękna sprawa. Że coś z tego będzie. Pamiętam zawsze gdzieś do drugiego, trzeciego, do trzeciego znaczy szefa gdzieś jednym żetonem udawało mi się dochodzić. No potem to już rzeczywiście były problemy. Ale tu mi się od razu poszczęściło. O nie. Kurna, Buster jeszcze skoczy na nas. O, gościu. Skoczące takie pierdoły. Dobra. A kolejne. Zbijamy i zbieramy. Bardzo mi te... żarcie na rękę. Ale niech będzie. No co, jeszcze niecała dziewiąteczka. O, tu pamiętam, teraz automatycznie nawet obróciłem konia, bo wiedziałem, że coś będzie nie tak. Ach, co jak zapamiętuję na mnie.
musiałem przy tym godzin spędzić już jeszcze mi. O nie. Dawaj konia, szybko! Konia! Na konia! Na konia! Nie pozwól skoczyć tym grubasom! No dobra, niech będzie ten koń jeszcze tamten. Ten ma jakieś chociaż uzbrojenie. O, teraz to... A tym kosom to jedziemy z tematem! Jeszcze należemy. Dziabnął. Yes, life mamy pełen. O, no, proszę bardzo. Skorn i to już tutaj. O, wow, wow, wow. No mi dziad zabrał. Jerychoński. Uuu. Ale teraz... Aha, ale w odpowiednim momencie life się pojawił. Level znaczy piąty. Next. O, już brał zamach. O, ten to chyba będzie... Ty, rzeczywiście kolor miecza. Mamy jakiś taki brązowy teraz. Uff, mod. Wiecie co? Z tymi tygrysami... Kurna, nie pamiętam tych tygrysów, już to już jest masakra. Głupio by było teraz... stracić żydko. Dobra, jakoś powolutku jedziemy. Już jakieś mięso lepiej, ty. Dobra, zbieramy, zbieramy. Zbieramy, zbieramy. O kurna, czuję, że koń tu będzie. Nie. Dobra. Ale mnie pacan załatwił na takim pionku. Ale się teraz znerwiłem. Jaki mnie pionek załatwił. Kurna, ten pionek jest bardzo denerwujący. Ty ile on jest? Ty, wale w nich, wale! Ej, 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 panowie! O ty. Wow, 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 wow. O, dobra. Dajcie lepiej jakiegoś kurczaka. Jest, jest, uratowany przez wielkie, wielkie coś. Ty, uwierzcie mi, ja naprawdę tych tygrysów nie pamiętam. Dobra, ale mamy... dobrze, że nie Marlon, Arlon. Co to za gościu, ty? No ty, ja go nie pamiętam. O, czuję, że tutaj będzie już chyba... Ale ma normalnie maczugę, nie wiem, nażarł się chyba jakiś... Uuuu. A to był trzeci boss, tak, koniec, to na tym się kończy. Jeszcze nie wiem, że... No. Trzeba by byłoby z kompletem żyć tutaj dojść. Prawdopodobnie. Może się uda. Skocz na bestia. No, komplet żyć i dałby radę go przejść, myślę.
Ale zabrałem mu troszkę life'u. No cóż. Bardzo przyjemnie po raz kolejny w kolejnej grze było mi wrócić do tych czasów. Adrenalinka ciągle buzuje. Wpisujemy się jak zwykle. Game over, on spuścił głowę. Naprawdę fajna gierka. Trzymajcie się ciepło i polecam. Cześć.